vive sans métier. Vive sans métier, dit Jésus. Vive sans métier. Vive sans métier, dit Jésus. Este chavou e omegão. Este chavou e omegão. Zniszczymy śmierć i moc. Poniosłeś karę, bo na siebie wziąłeś grzech. Zniszczymy śmierć i moc. Poniosłeś karę, bo na siebie wziąłeś grzech. Zniszczymy śmierć i moc. Poniosłeś karę, bo na siebie wziąłeś grzech. Zniszczymy śmierć i moc. Chrystus jest początkiem i końcem wszystkiego. Od Niego się wszystko zaczęło i na Nim się wszystko zakończy. To zamysł Boga. Kiedy Bóg stworzył człowieka, On zdawał sobie sprawę, że ten człowiek upadnie, że ten człowiek odejdzie od Niego. Bóg tak bardzo pokochał człowieka, że zdecydował się na ten ruch. Ewangelia to dobra informacja o tym, jak Bóg uratował człowieka. Mógł go zostawić. Mógł go odepchnąć. Ale Bóg, ta czysta miłość, On zdecydował się na to, aby uratować człowieka, aby uratować Ciebie. Jesteś człowiekiem, a On jest Bogiem. Nie ma takiej opcji, aby człowiek mógł żyć bez Niego. Utarło się to, że jesteśmy samodzielni, że jesteśmy niezależni, ale to On jest Bogiem, to On jest Stworzycielem, a jedyną drogą do Niego jest Jezus Chrystus. Nazywam się Artur Ceroński. Jestem człowiekiem, który osobiście poznał Jezusa. Człowiekiem, który był na dnie życia, ale z tego dna podniósł mnie Jezus. Ta dobra nowina to informacja o tym, że Ty potrzebujesz Go tak samo jak ja. Jesteś w swoim miejscu grzechu. Jesteś w swoim miejscu grzechu i potrzebujesz Twojego Zbawiciela. Nie jesteś w stanie sam wejść do nieba. Ja wiem, że wielu z Was w ogóle nie myśli w tych kategoriach. Człowiek żyje tu i teraz, ale istnieje wieczność i ta wieczność to jest miejsce, do którego każdy trafi. I jeżeli zdecydujesz się, aby przyjąć Jezusa, to trafisz do tego lepszego miejsca wieczności. Bóg dzisiaj mówi do ciebie: przyjmij ratunek od wiecznej śmierci. On umarł za grzechy ludzi, żeby ludzie mieli szansę wejść do lepszej części wieczności. Pozwól dziś sobie na to, aby uratować swoje życie. To prosty akt wiary. Wystarczy, że uwierzysz w niezasłużoną ofiarę Jezusa Chrystusa.
Wystarczy, że uwierzysz. Wystarczy, że przyjmiesz w swoim sercu tą informację i połączysz ją z wiarą, a życie twoje ulegnie ostatecznej zmianie. To prosty akt wiary. Słowo Boże mówi, że kto uwierzy w sercu swoim, że Chrystus stał z martwych i wyzna ustami swoimi, że Jezus jest Panem, zbawiony będzie. To nie są slogany, to są rzeczy działające. On uratował moje życie i może uratować twoje, ale On potrzebuje twojej zgody. Jeszcze dziś przyjmij Jezusa jako Pana i Zbawiciela. Jeszcze dziś uratuj się. Wywyższamy Ciebie, Jezus. Jesteś Alfą i Omegą. Tyś początkiem jest wszystkiego. Poniosłeś karę mą, na siebie wziąłeś swe, zniszczyłeś śmierci mą. Zdałeś mi życie swe. Poniosłeś karę mą, na siebie wziąłeś swe, zniszczyłeś śmierci mą. Że kiedy zostanie uwielbiony, to pociągnie do siebie ludzi. Wiesz, Jemu nie chodziło o to, aby Mu się kłaniano. Jemu chodziło o to, aby uznano Jego ratunek dla ludzkości. Jego ratunek. Wiesz, Jezus nie przyszedł na ziemię, żeby zrobić z Niego religię. Tak zrobiono, ale On nie po to tu przyszedł. On nie przyszedł po to, żeby zrobiono z Niego biżuterię, krucyfiksy i inne rzeczy. On tutaj przyszedł, żeby uratować człowieka. To jest czysta miłość. Czysta miłość.
Wiecie, ludzie myślą, że miłość opiera się na tym, że mamy jakiś zwitek emocji fajnych. Ja przez wiele lat brałem kokainę i miałem bardzo fajne emocje. Wiecie, po kraku ma się bardzo fajne emocje. Miałem bardzo dużo pieniędzy. I też miałem bardzo fajne emocje z tym związane. Ale kiedy ja spotkałem realną miłość, to zobaczyłem, że to, co było do tej pory, to było płytkie jak kałuża. Miłość to jest coś czynnego. On zszedł na ziemię, aby uratować człowieka. To jest miłość. I kiedy na nią się odpowie, to wtedy doświadczy się realnie tego, o co mu chodziło. Jezus umarł zamiast ciebie. Zamiast. Tak jakby ktoś cię osłonił własną piersią przed kulą. W Niego został wycelowany sprawiedliwy gniew Boga Ojca. Ja wiem, że to jest ciężkie do zrozumienia, czemu tak się stało, ale Bóg to nie jest humanista. To zarówno czysta sprawiedliwość, miłość, sąd. I tak bardzo pokochał człowieka, że postanowił nie wytracić tej ziemi. Dlatego zszedł tutaj jako człowiek. Rozumiesz? On umarł za moje i twoje grzechy. Zbaw się dziś. Zbaw się. Przyjmując Jezusa jako Pana i Zbawiciela. W 2001 roku. W więziennej celi. Jako recydywista. Jako człowiek, który był w zorganizowanej grupie przestępczej. Uklęknąłem na kolana. I powiedziałem: Jezus, chcę, żebyś był moim Panem. Rozumiesz? Miałem kupę szmalu. Produkowałem amfetaminę. Byłem człowiekiem, który uważał, że złapał świat za nogi. Ale nie miałem tego, co mam dziś. Głębokiego poczucia bezpieczeństwa w Chrystusie Jezusie. Dzisiaj nie potrzebuję zapewnienia tego świata, że jest spoko. Bo jestem pełen Boga. Nie interesuje mnie ludzka opinia. Bo On powiedział o mnie: Artur, jesteś w porządku, umarłem za ciebie. Wiesz, jak Bóg powie, że jesteś w porządku, to masz wywalone na to, co mówią inni ludzie. Rozumiesz? To władca wszechświata mówi: jesteś w porządku, bo umarłem za ciebie. To nie ma kozaka. Rozumiesz? Nie kozacz. Człowiek to brzmi dumnie, szczególnie w trumnie. Nie kozacz. Przyjmij Jezusa. To czysta pokora. To jest pokora. Ja wiem, że Kler głosi zupełnie coś innego. Kler mówi, że musisz być słaby, nędzny, chory i byle jaki. Ale Bóg taki nie jest. Bóg nie ma nic przeciwko temu, żebyś był zdrowy, bogaty i zadowolony. Jemu przede wszystkim chodzi o to, żeby ci uratować tyłek. Ta miłość, to miłość Jezusa do ciebie. Przyjmij Go dziś, prostym aktem wiary. Nie potrzeba żadnej mszy. Wystarczy powiedzieć: Jezu, oddaję Ci swoje życie. Zapanuj. Do tej pory mój plan okazał się gówno wart. Chcę Twojego planu do życia. Twojego planu. Twojego. Makata Savarebese. Bóg jest żywy i jest dla Ciebie dostępny. Nie w religii. Religia to jest masakra. Bóg jest żywy. Żywy. Nie jestem marksistą. Jestem chrześcijaninem odrodzonym z Bożego Ducha. Spotkałem Jezusa. Spotkałem Jezusa. A Ty masz prawicowe demony w głowie. Taka jest prawda o Tobie. Jesteś rozbujanym prawicowcem. Dlatego, że mam słowo wiedzy na Twój temat. Tak, to jest proste jak trud, bo mam Ducha Świętego. Wiem o Twoich problemach z matką. Wiem, kłamiesz, sam siebie oszukujesz. Prawda jest taka, że życie bez Jezusa to życie w jednej wielkiej ściemie. Taka jest prawda. Ale w Nim jest ratunek wieczny. Szaka tafa gadalese.
ratunek wieczny dla mądrych i głupich, bogatych i biednych, mężczyzn i kobiet, bo w Chrystusie Jezusie nie ma tego, kto jest Polakiem czy nie Polakiem, mężczyzną czy kobietą, mądrym czy głupim. Rozumiesz? Oto Ewangelia. Słuchajcie Ewangelii.